Polsce rozpoczął się program powszechnego przesiewu noworodkowego, program badań, który ma na celu rozpoznawać genetycznie SMA u maleńkich dzieci z próbki krwi pobieranej kilka dni po urodzeniu. My do momentu, kiedy ten screening nie obejmie całej populacji, a tak ma być od początku roku 2002, oczywiście spodziewamy się, że jeszcze będą dzieci, u których SMA będzie diagnozowane w okresie objawowym. Pozostaje jeszcze kwestia tych 4% dzieci, których akurat ta metoda nie zobaczy, no więc jakby nasz alert jest cały czas aktualny. Ale zakładamy, że spośród tej 50 około dzieci, które co roku w Polsce przychodzą na świat z rdzeniowym zanikiem mięśni, dzięki screeningowi 48 lub 49 z tych maluchów uzyska rozpoznanie, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, zanim najlepszy na świecie neurolog dziecięcy mógłby pomyśleć, że to dziecko choruje na SMA i to są dzieci, które chcemy rozpoznawać bardzo szybko, no i natychmiast potem leczyć.